to jest tak, że przyznam szczerze, że myślę, że każdy z nas jest trochę, trochę dzieckiem i trochę jest osobą próżną. Myślę, że każdy jest czuły na pochwały. Sława to jest trochę też, to jest też trochę tak, że wiemy, że musimy coś zarabiać. Trochę jesteśmy próżni, trochę po prostu też nie chcemy umrzeć i lubimy po prostu obejrzeć swoje zdjęcie, to i umrzeć. Co dzień rano oglądam Superaka i Fakta. Mówię, kurde, nie ma nic, Fakt, nie ma nic o mnie. Lekceważą muzyków, a to psy. Ale tak myślę sobie, że też nie chcę być tam na języka z tymi gośćmi, po prostu, bo żartobliwie zawsze mówimy z Kędziorem w audycji, że to są szmatławce. Te szmatławce też nie są takie złe koniec końców, bo one udają, myślę, albo próbują być takie właśnie społeczne, takie też inwencyjne. No Sława kręci, no, powiedzmy tak szczerze, no. Ale to też nie jest tak, że po prostu, że tak kręci mnie, po prostu, żebym zapomniał o całym świecie. Jest świat istotniejszy, świat rodziny mojej, rodzina dla mnie jest najważniejsza, jest świat moich przyjaciół, jest świat muzyki, którą kocham nade wszystko. I myślę, że koniec końców bym miał wybierać między Sławą, pustą Sławą celebryty, która w tej chwili taka jest taka posada celebryty, który nie wiadomo co robi, a jest sławny, a muzykiem, który po prostu tworzy na szufladę dla pokoleń przyszłych, to bym brał tę drugą sytuację. Co jeszcze tej sytuacji nie ma, więc mogę sobie po prostu balansować, nawirować między wątpliwą Sławą, pseudo, tam świeć gwiazdy Pietka.